Dzień dobry, witam wszystkich gości, wszystkie osoby, które miały ochotę i odwagę przyjść dzisiaj tutaj. Jest nas bardzo mało, ale jak kiedyś ktoś powiedział, ten kaganek oświaty w społeczeństwie to niesie tylko 5% ludzi. I być może, że to akurat w tej chwili my wszyscy tutaj na tym placu zgromadzeni to jesteśmy te 5%. Rewolucja bolszewicka, która rozpowszechniała się w zasadzie od 1918 roku, czy 17, można powiedzieć, była tą, która miała za zadanie zdobyć całą Europę po Półwysep Iberyjski. Plany taktyczne natarcia na Europę Zachodnią były przygotowywane przez dowództwo Armii Sowieckiej od stycznia 20 roku. Uderzenie na Polskę było przygotowywane szczegółowo od pierwszych dni lipca 1920 roku. Głównym zadaniem Armii Bolszewickiej było dotarcie do Niemiec, wtedy już w jednym związku taktycznym, za chwilę o tym powiem, i tam ochrona braci komunistów niemieckich i następnie przejście w kierunku zachodnim do Francji. I te plany istniały, były dosyć szczegółowo opracowane i były opracowane pod kątem strategicznym całej pełni. Jeśli chodzi o natarcie na Polskę, miało się odbyć w dwóch związkach taktycznych. W Związku Południowym i w Związku Południowo-Wschodnim. O ile o Związku Południowym można powiedzieć, że było prowadzone przez generała Butalina i miało bezpośrednie zadanie uderzenie na Warszawę, o tyle drugi związek taktyczny, który uderzał z południowo-wschodniej strony, jest tyle wart podkreślenia, że oficerem politycznym ówczesnym był tam Stalin i była też tam sławna konnica Budionnego. Dlaczego to jest takie istotne? Musimy pamiętać o tym, że u Stalina bardzo długo był potężny kompleks Polski. Było dla niego doświadczeniem traumatycznym to, że po Płochu na wozie, nie konno, tylko wozem, musieli uciekać wtedy spod Radzymina, bo no, w zasadzie jego życie było zagrożone. I ta pamięć w nim została do czasów II wojny światowej i nie wiemy, ale takie są przypuszczenia naukowców, że Katyń to jest też sama osobista zemsta Stalina na tych żołnierzach roku 20, którzy ośmielili się zablokować postęp konnicy rosyjskiej czy armii sowieckiej na zachód. Ale tutaj wydać historii chciałbym zwrócić tylko też na pewien kontekst. Mianowicie w tej chwili w zasadzie zaczęło się to jeszcze na początku lat 90. XX wieku, kiedy rzekomo zyskaliśmy pełną niepodległość. Bardzo wielu polityków, zwłaszcza kolejnych prezydentów, mówiło, że Polska nigdy nie była tak bezpieczna, jak jest w tej chwili. Ale przypominają się słowa Józefa Mackiewicza, który mówi o tym, że największym błędem w myśleniu geostrategicznym o Polsce jest to, że my myślimy, że bolszewizm idzie do nas od wschodu. On jest tam słaby. To państwo jest słabe, zagraża naszej suwerenności, tej zewnętrznej. Ale największym zagrożeniem jest to, że bolszewizm i prawdą, bolszewizm idzie od zachodu. I tak naprawdę dzisiaj to, że tutaj jesteśmy, być może, że jest tego przykładem. Zobaczmy, ilu nas tu jest. Jest tutaj nas garstka. Reszta żyje w ciepełku. Żyje, że tak powiem, za ten talerz zupy i jest zadowolona. Te wszystkie idee, którymi żyła II Rzeczpospolita, one w tym czasie, teraz, obecnie, nie są żywe wśród społeczeństwa. Co więcej, my jako Solidarni 2010 widzimy aktywną działalność wielu różnych środowisk, powiedzmy sobie w cudzysłowie opiniotwórczych, które jedną jedyną rzecz, jaką reprezentują, to jest negatywne nastawienie do patriotyzmu, do historii. Proszę zauważyć, że pierwszy raz w zasadzie w dziejach Polski
ostatni rząd, ten, który mamy, zaproponował w ogóle zniesienie historii. A historia jest szczątkowa. Jest to niedopuszczalne, bo jeżeli zapomnimy o naszych bohaterach, jeżeli zapomnimy o naszej historii, to naprawdę nie będziemy mieć korzeni. Ale myślę, że zawsze garstka jest na początku, która rozpoczyna jakieś zmiany i tutaj myślę, że organizatorzy, jak również Państwo, jesteście dobrym zaczynem do tego, żeby co roku 15 sierpnia świętować to ważne święto. Dziękuję bardzo.